grupa cywilna została utworzona 100 lat temu, w roku 1922, kiedy wracaliśmy po tych latach zniewolenia do własnego wolnego kraju. Pracuję w takim zespole, który zajmuje się komunikacją, projektuje grafiki na potrzeby naszych mediów społecznościowych, ale też i na takie ogólne potrzeby urzędu. Praca w Głównym Inspektoracie Sanitarnym to praca dla Polski, dla kraju. Pracownicy służby cywilnej są postrzegani jako osoby z bardzo dużym doświadczeniem, z wysokimi kwalifikacjami. Oni nie skupiają się na aspektach politycznych. Ich taką ideą jest sumienne, rzetelne wspieranie państwowości, zapewnienie ciągłości funkcjonowania państwa w sposób jak najbardziej sprawny i rzetelny. Pracuję tutaj już 14 lat. Na ostatnim roku studiów przyszedłem tutaj do pracy, najpierw na praktyki. Po kilku latach awansowałem na stanowisko starszego specjalisty, a od już prawie 10 lat jestem naczelnikiem wydziału. Tutaj kieruję zespołem, który zajmuje się sprawami właśnie tymi z zakresu bezpieczeństwa żywności w zakresie takim międzynarodowym. Jest to praca niezwykle ciekawa, dodająca bardzo dużą satysfakcję, ale też stawiająca bardzo duże wyzwania. Należy pamiętać, że jako Inspekcja Sanitarna współpracujemy z organizacjami, z agendami międzynarodowymi. Pracuję w Departamencie Usług Cyfrowych. Zajmujemy się przede wszystkim stroną techniczną i cyfrową GIS-u. Osoby, które ze mną współpracują, są w podobnym wieku, czyli około 30 lat. Jeśli popatrzymy na Główny Inspektorat Sanitarny przez pryzmat benefitów dla potencjalnych pracowników, można liczyć na dofinansowania do wczasów, kursy, dokształcanie się. Można podjąć pracę w elastycznym czasie pracy, można sobie ten harmonogram odpowiednio ustawić, ale też można pracować zdalnie. W urzędzie podoba mi się elastyczność pracy, zespół, jaki jest w moim departamencie. W każdym dniu są jakieś różne nowe kwestie. Cały czas mamy różne rzeczy, które nam wychodzą podczas pracy. Nie da się po prostu nudzić. Tutaj jest potężny budżet szkoleniowy i też oczywiście jest ten aspekt finansowy bardzo ciekawy w postaci premii i 13 pensji. Atmosfera akurat tutaj zawsze była taką podstawą, co nas trzymało również w jakichś tam trudniejszych sytuacjach, to zawsze możemy na siebie liczyć, co jest naprawdę fajne. Naprawdę tych wyzwań jest bardzo dużo w przeróżnych obszarach i każdy może znaleźć coś ciekawego dla siebie.